widzowie, dokładnie tak, w końcu mamy serwery, jest sobota rano i Rafa zakupił już cały karnet bojowy. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę wszystkie nagrody, pokażę wam jak to wygląda, ale zanim to, zobaczcie na to, co ja tutaj mam. Słuchajcie, przygotowałem dla was giveawaya dokładnie na taką samą klawiaturkę jak ja gram. Ona będzie na głównym kanale do wygrania, więc śledźcie główny kanał. No i słuchajcie, ogólnie zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał Rafa Plus, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się w Fortnite, bo tutaj przez ten sezon też wszystko będzie aktywne i bardzo was proszę, jeśli będziecie kupować karnet bojowy na ten sezon, użyjcie kodu Evela w sklepie, napiszcie, kto z was go użyje i ja każdemu przypnę serduszko, także z góry bardzo dziękuję. No i pamiętajcie, wszystkie mapy w opisie, wszystkie nowe bronie są na mapach, jak tylko puszczę tam aktualizację, to wszystko będzie dostępne. Także czytajcie opis, no i słuchajcie, przejdźmy do karnetu. Słuchajcie, mamy tak, mamy zbieraki, mamy jakieś graffiti, mamy skórkę do broni, która tak wygląda, oczywiście fałdolce. I ja jestem najbardziej ciekaw właśnie lotni, jak wyglądają, oraz skinów. Wygląda na to, że w tym sezonie te lotnie, no, są dosyć dobre. Zobaczmy tutaj, jaki mamy plecak. Tutaj mamy plecak do tego ziomeczka. I słuchajcie, co ciekawe, to są, to jest brama Hadesu. I co prawda, nie wiem, czy wiecie, ale jest Midas zamknięty na mapie, ale to wszystko na głównym kanale, na kanale Rafa. Mamy taką skrzynię otwartą. Mamy tutaj oczywiście to, co już widzieliśmy wszyscy. Mamy tutaj znowu styl do zbieraków. Plecak. Mamy tutaj motor. To jest fajny styl, przyznajcie, ja na przykład uważam, że to jest mega fajny styl, mi się mega podoba. Przejdźmy dalej, mamy tutaj Afrodytę. Ej, telefon, fajnie by było w ogóle, jakby telefony wprowadzili do Fortnite'a, może kiedyś będzie taki sezon. Dobre by to, ale nie, w sumie to by było bez sensu, dobra, nieważne, widzę, chodźmy, sprawdzajmy. Mamy tak, skórkę do broni, mega ładną, mamy takie coś, serdeczny siekacz. Mamy Afrodytę, która moim zdaniem będzie jednym z najlepszych skinów w tym sezonie. Słuchajcie, oczywiście plecaki, nie plecaki, zbieraki, style, to będzie fajne. Ej, to jest fajne. Swoją drogą to powinni dodać wszystko na walentynki. Nie wiem, czy wy też tak myślicie. Dajcie w ogóle znaka, czy czekaliście na serwery i oglądajmy, co my tutaj mamy. Ja mogę wam opowiedzieć, że spałem tylko i wyłącznie 3 godziny. Wczoraj spałem chyba tylko i wyłącznie 5 godzin, więc łącznie jestem mega zmęczony. Ale oczywiście dla was wszystko tutaj nagram. Wszyściutko. Pojawi się jeszcze jeden odcinek z podsumowania wszystkiego. Pewnie koło 8-9. Także śledźcie, klikajcie dzwonek, no i sprawdzajcie. Mamy tutaj Posejdona, który wygląda w ten sposób i on się na początku miał nazywać Slurpseidon, co ciekawe. Pewnie to jest do niego styl, tak mi się wydaje. Mamy oczywiście skórkę do broni, mamy graffiti. Tych nagród jest naprawdę cała masa. Zobaczmy na emotkę. Aha, emotka. A w muszle. Ej, fajny, jaki fajny raczek. Jaki fajny raczek, mega fajnie to wygląda. O, i właśnie mamy tutaj fioletowego. Ja już tu widzę, w ogóle jak macie, widzę jakieś mity, jakieś pomysły na odcinki, piszcie wszystko w komentarzu. I tak jak mówię, dzisiaj macie do zgarnięcia dokładnie taką klawiaturę. Sprawdźcie, czy macie kod Evela w sklepie. Będzie mi mega miło, jak sprawdzicie. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę. I to na głównym kanale, przypominam, dobra. Mamy meduzę. Meduzka wygląda fajniej. Wydaje mi się, że do meduzy dostaniemy mityczny przedmiot z biegiem czasu w tym sezonie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wydaje mi się, że to może być taki przedmiot, gdzie będziemy mogli wypuścić na kogoś węża. Jeśli oni coś takiego dodadzą. A wydaje mi się, że dodadzą. Mam przynajmniej taką nadzieję. W sumie to jest wąż? Tak, to jest wąż. No to naprawdę może być dobre. To naprawdę może być dobre z takim wężem. Zaraz zobaczymy do niej style. Tutaj mieliśmy ten taniec. Co my tutaj jeszcze mamy? Fałdolce. Ej, ciekawe ile fałdolców tutaj wypada, nie? Trzeba by było to sprawdzić. Mamy tutaj meduskę. Meduska fioletowa. Fioletowa opcja. Mi się podoba, tak szczerze. Tutaj mamy ekran ładowania. Ja jeszcze nie byłem w grze, co ciekawe. Ja jeszcze nie byłem dzisiaj w grze, ale wszystko to sobie dzisiaj nadrobimy. I być może odpalę streama, którego miałem wczoraj odpalić. A o! Jaka lotnia, ty! Jaka lotnia. No to musimy przetestować. Dobra, zobaczmy. Mamy Zeusa, ale chyba bardziej mi się wydaje, że ten Hades będzie ciekawszy. Sprawdźmy to. To będzie mocne. Ej, to jest mocno. W ogóle, jeśli chodzi o skiny, animacje i te wszystkie efekty graficzne, te osoby, które robią to w Epiku, są totalnymi mistrzami. No, no ja nie wiem, widzę, jak można coś takiego w ogóle zrobić. Lecimy dalej. Mamy tutaj zbieraki, mamy tutaj styl.
Taki krótkowłosy. Mogliby dodać łysego Zeusa na przykład. Zobaczmy, co dalej. Mamy tutaj Artemida to chyba będzie. Tak, Artemida. Nie wiem, do niej właśnie chyba harfę miała, nie? Chyba harfę. Może też jakiś taki przedmiot dostaniemy. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Ale mamy dostać właśnie... bo my mamy taki łuk dostać, ale to w maju prawdopodobnie na wtedy, co są te wszystkie Star Warsowe. Chociaż nie, tak? W maju to zawsze wypada? W maj i chyba grudzień, jakoś tak to, ale nie wiem, dobra, nieważne, widzowie. Mamy tutaj harfę, tak, to jest harfa, lira, dobra, to nie jest harfa. Muszę sobie sprawdzić, jak wygląda harfa, chyba że to jest to samo, ale pewnie nie. Mamy wycinak strzałkowy, mamy tutaj lotnię, no ta jest słaba, ale ogólnie ta Artemida... No, najlepiej to chyba wygląda, jak jest galaktyczna. Najlepiej wygląda, jak jest galaktyczna. Hades. Cienisty dym. Okej, mamy tutaj gitarkę. Ej. Aha, bo czekajcie! My już mamy te hadesowe rzeczy. Dobra, Rafa, spokojnie. Mamy tutaj coś takiego. Bansi mnie tutaj zaprasza. Bansi, nie spam mi zaproszeniami, byku. Mam nadzieję, że oglądniesz to na odcinku. Zobaczmy dalej. Mamy tutaj zaświatowiec. Gitarka zawsze fajna sprawa. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy ten zbierak będzie fajny. Pewnie nikt nim nie będzie grać, ale z wyglądu moim zdaniem jest fajnym zbieraczkiem. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy Elysium. Aha, to jest skórka do broni. Dobra, ja sobie patrzę, co mamy, motorówkę. Nie spałem, przepraszam. Następnie mamy Hadesa. I to jest skin, którego musimy dzisiaj ubrać. To jest skinek. Dobra, zobaczmy dalej. Mamy tutaj Hadesa, jakiegoś węża, okej, okay. Tutaj mamy jakiś taki znak, okej, okay. Mamy ścieżkę, ale nie wiadomo, czy nie Epic, tylko czy YouTube mnie nie wyciszy, i mamy fajną lotnię. Wiadomo, że nikt tą lotnią nie będzie grał, ale kurczę, jak dobrze są te rzeczy, widzowie, zrobione. To jest coś niesamowitego, Mamy fałdolce, mamy, to będzie mega ciekawe, zobaczmy, tutaj mu się trąsa. Czekajcie, on się zamienia w innego? Czy mi się wydaje? Tak, on się chyba... Czekajcie, zobaczmy. Tak, on się ze złotego... Dawaj jeszcze raz, byku, dawaj. On się zrobi ze złotego taki szary, nie? Tak, ta głowa, sprawdźcie sobie głowę, jak ona wygląda. Patrzcie się, głowa jest złota i teraz powinniśmy dostać głowę... No taką ciemną głowę po prostu. I słuchajcie, ostatni skinek, który mam wam do pokazania, jest dokładnie tutaj. Tak wygląda ten skinek. Ja go sobie wyposażam i na odcinku, z pierwszego odcinku w tym sezonie, w sensie takiego z gierki, zaraz to idę nagrywać, pojawi się na tym kanale, więc śledźcie. Jeśli chodzi o sam karnet, ja oceniam, no bym liczył tak 10 na 10, bo naprawdę jest mega dobry. Wy widzowie, no jak was mogę prosić, sprawdźcie, czy macie kod Evela, zanim będziecie kupować karnet bojowy. Bardzo wam dziękuję. Wszystkie mapki w opisie, na których będą przedmioty nowe i Zone Warsy. Słuchajcie, pierwsze wejdźcie sobie na Zone Warsy, ponieważ tam będzie największa aktualizacja broni. Także no co, widzowie, wy zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o giveawayu na głównym kanale. No i trzymajcie się, na razie, piona. I jeszcze wbijcie na Discord. Trzymajcie się, cześć!